Halo, halo, cześć, dzień dobry, dziska, no ja z tej strony, witam was serdecznie i zapraszam na kolejny top 5 z Divide and Conquer na kanale. Tym razem przygotowałem dla was najlepszą piątkę jednostek łuczniczych, ale z ograniczeniem do frakcji elfickich. No bo jak wiadomo, elficy łucznicy zdecydowanie deklasują wszystkich pozostałych i jakbym zrobił tą top 5 bez tego podziału, to i tak miejsca, jakie w tej liście zawarły, byłyby identyczne, a przypadły odcinek przedstawiający jednostki innych nacji, no na co nie do końca chcę pozwolić, bo każda frakcja myślę, że zasługuje na zaprezentowanie tego, co ma w sobie najlepsze. No to co? Myślę, że bez przedłużania zaczynamy i lecimy na miejsce piąte, na którym znajduje się oddział Galadrim Archers należący do frakcji elfów z Lorien. Po pierwsze, ta jednostka konkurowała o tą posadzkę z oddziałem w miarę do niej podobnym, ale pochodzącym z frakcji Królestwa Elfów Tranduila. Tyle, że mają dwie zasadnicze zmiany. Ci są niewiele liczniejsi, bo o 12 jednostek jest ich więcej, za to mają o 4 punkty mniej defensa. I z moich testów wynika, że ci panowie z Lorien totalnie miażdżą i deklasują tych gości. Natomiast, co jest istotne, to w kampanii prawie w ogóle nie dojdzie do ich starcia w bitwie, bo jednak są to frakcje no, z reguły sprzymierzone, a nawet jeśli będą do siebie wrogie te frakcje, to jest bardzo mała szansa i bardzo mała ilość bitew możliwych, w jakich mogą się ze sobą zetrzeć. Ale ci w walce dystansowej z innymi łucznikami będą dużo bardziej wytrzymali, bo te 4 punkty defensa, w których są 2 punkty pancerza więcej, sprawią, że wytrzymają o wiele więcej strzał na klatę. No dobra, przejdźmy do omawiania ich statystyk. Oni są dostępni po evencie oczywiście z barakami, czyli od tury około 60 któreś i wtedy trzeba wybudować specjalne koszary, no i można z tych gentlemanów korzystać. Zatem, melee attack 11, bardzo przyzwoita ilość, missile attack, czyli dystansowy 10, do tego zasięg 220 i celność very high. Te wszystkie statystyki po lewej stronie i generalnie atak ci mają taki sam, co wam mogę zaraz pokazać, ale różni się właśnie ten pancerz. Z początku jednak dałem ich na miejsce piąte, bo 12 jednostek to jest wbrew pozorom dużo, ale po licznych testach okazało się, że no ci z Lorien są dużo, dużo bardziej wytrzymali, a łucznik, jaki nie jest w stanie długo wytrzymać w wymianie dystansowej, jest łucznikiem słabym, bo koniec końców za bardzo nam się w polu nie przyda. Dobra, lecimy na miejsce czwarte, należące do dosyć specyficznego oddziału, jakim jest jednostka Gurwelek pochodząca z elfów z Lorien. No i zapytacie, dlaczego specyficznego? Ano dlatego, że oni bardziej działają jako oszczepnicy niż jak faktyczni łucznicy. Bowiem siła tej jednostki nie drzemie w zasięgu, no i w długotrwałej wymianie ognia. Ona drzemie w potężnym, krótkofalowym ostrzale, bo mają tylko i wyłącznie amunicji 4 salwy. To jest bardzo niewiele, do tego zasięg 70. Wydawałoby się, że to jest śmieszna ilość, ale za to celność wyjątkowa. Więc prawie trafiałem każdą wystrzeloną z ich łuków strzałę. No ale tych strzał nie jest tak mało, bo każdy pocisk to jest, zobaczcie, multiple arrows, czyli przynajmniej 2 albo 3 strzały z jednego łuku lecą za jednym razem. No i ich bym w zasadzie umieścił w liście na miejscu, może nie pierwszym, ale drugim, gdyby tylko mieli tej amunicji więcej. Ponieważ, jak dobrze wiecie, są takie oddziały jak trolle, należą do większości frakcji orkowych, no jakie są z reguły z morą piechoty. No i nawet oszczepnicy mają z nimi problem, bo nie tak łatwo jest ich ustrzelić. Ale oni z nimi problemu absolutnie nie mają. Zwróćcie uwagę, co to się zaraz będzie za momencik działek, tylko wejdą w zasięg. Zobaczcie na to. Patrzcie, 3 strzały i uwaga, jep. Trole podchodzą i trole nie dojdą. Jak to testowałem wcześniej, to udało mi się za jedną próbą nas w zasadzie 2 salwy zmasakrować nie tyle co oddział troli, a tyle co oddział Olokhai, czyli troli opancerzonych. Poważnie, żadna jednostka oszczepników nie robi takiego zamętu i takiego zamieszania, co sprawia, że no oni są świetni, oni są serio fenomenalni i gdyby nie fakt tej amunicji, to wydaje mi się, że byliby, no po pierwsze niezbalansowani, bo byliby zbyt mocni, no ale po drugie zajęliby dużo, dużo wyższą pozycję w tej też liście. No i co? To byłoby na tyle z miejsca czwartego. Udajemy się już na pozycję trzecią.
przypadającą jednostce Aredhrid z Królestwa Leśnych Elfów Tranduila, będącą jednocześnie jego gwardią przyboczną, lecz z możliwością późniejszego werbunku, o ile oczywiście zrealizujemy odpowiednio poczynania w pewnym evencie. No to tak, pomiędzy elfami z Lorien i elfami z Mrocznej Puszczy jest tak zwany event jak Sojusz Silivan. No i żeby w ogóle uzyskać do tego eventu dostęp, bo to nie trzeba tego w ogóle aktywować, zacznijmy od tego, to trzeba przed którą 45 mieć podpisany sojusz pomiędzy tymi dwoma frakcjami. I wtedy, jak mamy ten sojusz podpisany, no to po turze 45 pojawia się komunikat z tym, czy chcemy się zgodzić na owe przymierze, czy też chcemy się nie zgodzić. I żeby do tych gości mieć dostęp, musimy właśnie się nie zgodzić i to anulować. Wówczas dostaniemy dostęp do werbunku tej jednostki w naszych koszarach strzelnicy, co jest czymś okej, ale za to drugą alternatywą jest przyjęcie sojuszu, co nam umożliwi budowanie koszar przybyszów z Lorien, w których możemy werbować chyba 4 całkiem dobre jednostki z naszej sprzymierzonej frakcji. Ale, no właśnie, żeby z nich korzystać, to trzeba ten event anulować. No i skupmy się na ich statystykach. Jest to bardzo mocna jednostka, bardzo twarda. Jak już mówiłem, Tranduili posiadają w swojej gwardii przybocznej, co z początku kampanii jest dużym ułatwieniem, bo rozgrywając bitwę z samym Legolasem i Tranduilem, RIP Legolas, pamiętamy z naszej kampanii, no to ta jednostka zbiera totalne żniwa. Mają ataku 15, misil atak 11, to jest bardzo dużo. Do tego zasięg 220 i celność very high. A, i żeby ich w ogóle werbować, to należy posiadać stolicę, czyli Hale Tranduila i Dol Guldur, zwane dawniej Amon Lang. No i jak tu jest napisane, Rejected Alliance. Plus Charge 6, całkiem okej. Okay. No i Total Defense 26, Armor 14 sprawia, że są bardzo odporni na walkę dystansową, dzięki czemu są no niezwykle wytrzymali i jak widzicie bez problemu koszą taką w zasadzie flagową jednostkę Dol Guldur, czyli Camul Shadow Rangers. No, zabili połowę ich w stosunku do tylko 6% straconych własnych jednostek. No dobrze, no to co? Lecimy na miejscówkę drugą, która przypadła jednostce względnie bliźniaczej wobec miejsca poprzedniego, czyli Aredhrid. Dlatego, że oni również zaczynają jako gwardia przyboczna przywódcy frakcji, w tym przypadku Lorien, i jest nim Celeborn, a później, żeby uzyskać do nich dostęp, należy odrzucić przymierze Silvan i wówczas są dostępni do werbunku w najlepszych koszarach łuczniczych. No dobra, tą jednostkę możecie już znać z jednej mojej top 5, mianowicie najlepszej piechoty. Bo ten oddział jest nie tylko wprawiony w boju na dystans, ale jest też fenomenalny w walce w zwarciu, bowiem jest to typowy przykład oddziału hybrydowego. No i jest nim nic innego jak Berio pierwszy Ngelite. Po tym jak już ten sojusz odrzucicie, to tylko i wyłącznie w Lorien możecie z nich korzystać i ich werbować. Zatem, zwróćcie uwagę, 16 melatak, mega dużo. I jako że oni mają włócznie i tarcze, są po pierwsze kontrą na wrogi ostrzał, po drugie kontrą na wrogą kawalerię. A jak dobrze wiecie, najlepszym skontrowaniem oddziałów strzeleckich właśnie jest konnica, a w sytuacji jak konnica nie jest w stanie absolutnie im zagrozić, to ten oddział wydaje się, że jest niepokonany, bo odnośnie moich testów co do walki z Aredhrid, no to w walce wręcz przegrywają. Tamci jednak mają topory, a topór w tej grze konturuje włócznie, ale na dystans zdecydowanie ci ich miażdżą, bo mają pancerze aż 16. To jest bardzo dużo. Defense skill 11 i shield 6. Co prawda jeden punkt misli ataki mają mniej, ale to nie jest już tak wiele, bo cała reszta jest generalnie taka sama. No dobra, tak by to wyglądało, ale jest jeszcze jedna jednostka bijąca wszystkie pozostałe na głowę. I jest nim oczywiście oddział Hin-e-Daur, czyli można by rzec rzeźnicy z Mrocznej Puszczy. Słuchajcie, z początku, jak zaczynałem kampanię leśnymi elfami, to wiedziałem, że jest taka jednostka. I patrzyłem po statystykach, okej, faktycznie wyróżniają się, mają nieco więcej tego ataku na dystans, nieco lepszy zasięg, lepsza celność, ale nie sądziłem, że ci na pierwszy rzut oka niepozorni łucznicy potrafią zrobić taką rzeźnię.
Naprawdę, oni są mistrzowscy. Zacznijmy od prezentacji ich statystyk, a potem pokażę wam faktycznie w bitwie, na co ich stać. No to, są dużo gorsi w wymianie dystansowej oraz w walce wręcz, bo są bardziej papierowi, co też, prawda, wskazuje ich strój. Jednak pancerz jest tylko 6, defense skill 8, nie za wiele, melee attack 11, missile attack 12, to nie są bardzo wygórowane ilości. No, missile attack faktycznie to jest bardzo dużo, to jest najwięcej, ile łucznicy mogą w grze mieć, tacy pełnoprawni, nie mówię o grwelek, tych co na blisko naparzają. No i bonus do szarży 6. Zasięg 240, bardzo dużo. Dokładność ekspresjonalna, czyli wyjątkowa, świetnie. Amunicja stosunkowo niewiele, bo tylko 20. Dla porównania jednostki z miejsc poprzednich miały po 32, czy też po 30. To jest dosyć niewiele, ale cechuje ich jedna rzecz, czyli Silver Thorn Arrows, które przebijają jednostki i mogą, może jedna strzała w zasadzie, dotknąć kilkadziesiąt jednostek wroga. Na początku w bitwach, już jak uzyskano ich dostęp, bo to jest też ważne, należy poczekać do eventu z barakami i dopiero potem można ich werbować i wymogiem są miasta z Mrocznej Puszczy. Tak więc nie ma tylko jednej, dwóch osób, gdzie można z nich korzystać, a można w zasadzie w około 10 czy też tam parunastu mieścinach. No i w bitwach takich polowych, klasycznych, zabijali z reguły dwa razy więcej niż jakakolwiek inna jednostka. Ale przyszła sytuacja, gdy wróg postanowił zaatakować Dol Guldur. I na Dol Guldur da się wysłać wieże oblężnicze i drabiny na mury. Lecz te wieże oblężnicze zostały w końcu zniszczone i jedynie taran dobrnął do bramy, ją niszcząc. Po czym cała horda orków wroga, dosyć słabych, ale licznych, ustawiła się i zblobowała w wąskim przesmyku. Po czym moje jednostki piechoty mężnie trzymały wartę, a jak ci wkroczyli i zaczęli strzelać, to zaczęła się zabawa. Więc, Liska, teraz poczekamy, aż się ta horda ustawi i uwaga, look at this. To jest tylko 20 amunicji, powtarzam. Zwróćcie uwagę, jak te pociski lecą. Ja pozwolę się wam trochę spowolnić, żebyście to widzieli bardziej szczegółowo. Czyli, o, widzicie? Jedna strzała leci i bije, no tak kilkunastu, kilkudziesięciu na spokojnie. I jak zobaczyłem, ile oni są w stanie jeden oddział zabić w jednej bitwie, to się przeraziłem, bo naprawdę z nimi można wygrać wszystko. Wszystko jak leci. Patrzcie, jak tutaj już pasek zapieprza. Już ponad połowa wroga jest to pokonana, a na polu bitwy znajduje się niespełna 3000 orków wroga. I wyobraźcie sobie, jak mamy więcej niż taką jednostkę na polu bitwy. Tak załóżmy, nie wiem, z 5, z 6, coś takiego, to... Powiem, że... No ci kolesi są przegięci, są iście przegięci. No i zużyli nieco ponad połowę amunicji. Zobaczmy, ile w taką ilość amunicji zdołali zabić. Uwaga, 1000 prawie 700. Słuchajcie, to się też zdarza nam w kampanii. To nie tylko w bitwie, bo tutaj specjalnie wybrałem mapę z mostem, żeby była okazja ich tak zblobować, ale to też się niekiedy zdarza na mapie kampanii. Dlatego uważam, że pomimo faktu, iż walce dystansowej w wymianie ognia jednak przegrywają z tymi bardziej opancerzonymi jednostkami, to jednak ich efektywność jest no fenomenalna. Oni niszczą i miażdżą wszystko. Specjalnie z tym odcinkiem czekałem z tą top 5 jednostek strzeleckich dla frakcji elfickich po tym, jak zakończy swoją kampanię na streamie Leśnych Elfów, bo najpierw teraz generalnie stosuję taką zasadę, że chcę poznać szczegółowo daną frakcję i jednostki, żeby dopiero później zrobić z nich filmy, abym nie robił głupich błędów. No i co, myślę, że to byłoby na tyle z tego odcinka. Kolejna top 5 może dopiero będzie przy ponownym powrocie do tej modyfikacji, bo dokładniej wczoraj zakończyliśmy, wczoraj z mojej perspektywy dzisiaj, na streamie kampanię Królestwa Tranduila. I wydaje mi się, że nie chcę zużyć już w najbliższym tygodniu całego potencjału top 5 i wolę poczekać do ponownego podejścia do tej jakże zacnej, chyba mojej ulubionej z wszechczasów modyfikacji do Total Warów. A tymczasem lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadnijcie na Facebooka i Discorda. Z mojej strony tyle, życzę mi jego piąteczka, mi jego weekendziku. Trzymajcie się, cześć i do następnego, hej!